Cześć, dzień dobry kochani, witam was w następnym vlogu. Ja właśnie wróciłam ze studia do domu, ponagrywałam dzisiaj sporo, teraz mam wybrakowany makijaż, bo ściągnęłam rzęsy po wejściu tutaj do domu, więc może nie prezentować się za dobrze. Ale słuchajcie, wzięłam się za robienie rosołu, mojego pierwszego rosołu w życiu, robionego samemu. Kacper parę razy już robił rosół, odkąd tutaj mieszkamy. Ale ja nigdy go jeszcze nie robiłam. Gotowałam już masę rzeczy w domu, ja na co dzień gotuję, ale jakoś na rosół mnie nigdy nie... coś nie wzięło. A ostatnim razem Kasper robił zakupy na Sylwestra, to kupił sporo mięsa i kupił właśnie całe dwa kurczaki, nóżki kacze i po prostu zamroziliśmy jeden taki zestaw na kolejny rosół. No i stwierdziłam, że gotuję rosół, jutro zjemy rosołek, a połowę resztę garnka wykorzystam sobie na jakąś inną zupę w formie bulionu, na przykład na pomidorową następnego dnia. Także wzięłam się właśnie za gotowanie, obejrzałam tutorial na YouTubie, tutorial jak pani gotuje idealny rosół tradycyjny, no i gotuję i na razie wychodzi całkiem nieźle. Właśnie zebrałam szumowinę i wrzucam teraz warzywka. Włożyłam warzywa i znowu wypłynęła mi masa szumowiny. Nie wiem, czy coś robię źle, możecie mnie pouczyć w komentarzach. Na przyszłość będę wiedziała. Bo starałam się tak wcześniej ostrożnie tą szumowinę zbierać, żeby jakby, no, nie ruszać tym całym mięsem. Ale no teraz po włożeniu warzywek wypłynęła. Mam w ogóle chyba za mały garnek, te warzywa ledwo co się tutaj mieszczą. No ale dobra, pozbieram teraz tą szumowinę, co wypłynęła. No i z tego, co tam wysłuchałam w tym tutorialu tej pani, no to ten rosół będzie robił się sam. Przyprawię go jeszcze tylko ziele angielskie, liść laurowy, lubczyk. No i on będzie się tak po prostu przez najbliższe 2 godziny pyrkolił na gazie, małym gazie. To podkreślała, że nie może się gotować, na małym gazie ma się delikatnie tak właśnie pyrkolić, pyrkać. Dobra, ziele angielskie, liść laurowy i taka jakby mieszanka warzyw wsypana w małej ilości. Zostawiam na czwóreczce, niech się gotuje. Właśnie zgrywam sobie na komputer odcinek, który dzisiaj nagrałam w studiu. Nagrałam dzisiaj pierwszy odcinek z nowej serii na kanale Klatex, czyli moim drugim kanale, beauty modowym, kobiecym. Odcinek z serii Babskie Pogaduchy trwa naprawdę długo i jak wyglądacie tego vloga, to ten odcinek już jest na moim kanale, także koniecznie wpadajcie na kanał Klatex i dajcie znać, co sądzicie o takich babskich pogaduchach. Gadamy tam tylko o takich typowo babskich sprawach, okres, jakieś tam, wiecie, takie pogaduchy o kumpelach, o facetach, o podpaskach, tamponach i innych tego typu sprawach. Sorry, że tu zerkam na komputer, ale po prostu sprawdzam, czy mi się porządnie wszystko zgrywa. No, ale to jest taka typowo babska seria, typowo nasza. Wy macie bardzo duży wpływ na to, co się znajduje w tych odcinkach, ponieważ przed nagraniem takiego odcinka wrzucam wam na Insta Stories na Instagramie okienko, gdzie wy zadajecie pytania i wy podajecie tematy, które powinnam poruszyć na odcinku. Z wszystkich waszych propozycji wybieram kilka najciekawszych, no i nagrywam o tym odcinek, także pierwszy już jest na kanale, jestem ciekawa, jak go odbierzecie. I rosołek już zaczyna pięknie pachnieć w całym mieszkaniu, już nabiera kolorku. Jeszcze dzisiaj go zjem. Mimo że już jest godzina za 10:22, a skończy się gotować zapewne po 11:00, to ja i tak dzisiaj planuję go jeszcze skosztować. Umyłam się, ściągnęłam soczewki. Dlatego jestem teraz w okularach i moi drodzy, zbliża się godzina 23, także powoli zaczynam gotować makaron do rosołu. Będziemy testować rosół, mój pierwszy rosół w życiu. Jak wyszedł, czy w ogóle jest zjadliwy. A pani, która w tym filmie opowiadała, tłumaczyła, jak ten rosół zrobić, powiedziała, że jakby ona poleca doprawić tylko takimi standardowymi ziołami, jak właśnie ziele, liście laurowe, ewentualnie jakaś mieszanka taka warzyw suszonych, a sól, pieprz każdy sobie na talerzu, więc zrobię tak samo, także biorę się za gotowanie rosołu, makaronu. Kacper robił rosół chyba 1 stycznia, jakoś po Sylwestrze i kupiłam w Kaufie taki makaron, niteczka rosołowa tworzony z pasją 5-jajeczny.
śliczny, jastrzębski. Jest super cienki i bardzo smaczny, także jak... Także wiem, że lubicie polecajki, polecanie we vlogu, więc polecam wam ten makaronik. Makaron się już gotuje. I zobaczcie, te nitki są takie bardzo długie. One są jakby odtąd dotąd pełnej długości, trochę jak połówka spaghetti. A tutaj rosołek dalej się pyrka i serio, z każdą minutą, z każdą godziną coraz ładniej pachnie. Oceniając po zapachu, jestem z siebie dumna, ale będzie trzeba jeszcze przetestować, jak smak. I w ogóle, kochani, ostatnio w Kauflandzie znalazłam takie pojemniczki, które są pojemniczkami z fajnymi zasyczkami porządnymi, a tutaj na dole mamy szkło. To jest wszystko szklane. Możemy to wkładać do piekarnika, do mikrofali bez problemu. Tak jak mówię, można już gotową potrawę sobie w tym piec, tak jak jest na przykład pokazane tutaj na tym... O, uwaga, uwaga. Na tym rysunku. I po prostu na gotowo brać sobie już do pracy. My jak teraz gotujemy sobie sami, bierzemy później do pracy, a w sumie to ja gotuję, to po prostu stwierdziłam, że będzie to wygodne. Wkładam do piekarnika i gotowe. Wyciągam, zamykam, zabieram, nie muszę przekładać i tak dalej. I jeden taki pojemnik w Kauflandzie kosztował 36 zł. I myślę, że to całkiem spoko cena. A wiadomo, że szkło jest odporniejsze, nie przesiąka tak zapachami, czy nie barwi tak jak, nie barwi się tak łatwo jak plastik, także jak szukacie czegoś takiego, to w Kauflandzie są i wydaje mi się, że są jeszcze w Ikei. Chyba kiedyś też widziałam w Ikei coś takiego. I jeszcze chciałam wam pokazać mój prezent walentynkowy dla Kacpra, taki dość bogaty, chyba bardzo zasłużył, bo słuchajcie, zbliżają się walentynki, ja lubię kupić prezent już wcześniej, mieć po prostu już coś dla tej danej osoby przed okazją. No i ostatnio robiłam zamówienie z Coco Pandy, dość spore, wzięłam Kacpra ulubiony szampon do włosów, ten też kiedyś miał i też był zadowolony, więc wzięłam mu taki zapas po dwie sztuki, ten taki płyn, żel do mycia brody, do mycia włosów, tak samo lubi z tej marki. Tutaj na próbę jakąś kulkę pod pachy, jakiś uniwersalny krem do twarzy o takim zapachu podobno męskim. Kacper jest trochę ciężki, nie używa za bardzo kremów do twarzy, więc mam nadzieję, że ten mu się spodoba i będzie go chętnie używał. No i jeszcze jego ulubione perfumy Yves Saint Laurent. Ma ten zapach, już mu się kończy i na pewno będzie zadowolony z kolejnej buteleczki, także oto moje zamówionko walentynkowe z Coco Pandy. Dobra, słuchajcie, nałożyłam sobie rosół, wygląda tak, no i testujemy. Wiesz, że to mój pierwszy rosół w życiu? Kacper akurat wrócił i nie mówiłam mu jeszcze. Nigdy w życiu nie wygotowałam rosołu. Ty gotowałeś dwa razy, nie? No, przepraszam. Zdrowie. No to wal. Nie mam lewą ręką, więc nie wiem, czy uda mi się trafić do ust. No. Dobra, tylko nie posoliłam go na talerzu. Ale dobra. Z twoich produktów. Brakuje mu soli, ale tak, no, to jest dobre. Bo nie soliłam w ogóle, ona nie kazała. Takie jak mi u babci. Przyniesiesz? Emerycki. Czemu jak u babci? Czemu? Dałam bardzo dużo mięsa. Wszystkie te, które kupiłeś. Tak? No, całego tego kurczaka i dwa łódka kaczki. Tu jest kaczka? No. To w takim razie gotuj go dłużej, to będzie jeszcze bardziej pełniejsze. W ogóle zupełnie inaczej smakuje niż ten mój. No bo ty robiłeś z tych, bo Kacper robił z pieczonych warzew. Albo to już jest spieczonych w piekarniku. No, żeby wydobyć. A ja tego smaku nie robiłam. No. Ja tego nie robiłam, miałam inny przepis. No, ja miałam z jakiejś pani, która miała... Żeby ci nie skłamać, chyba 600 tysięcy wyświetleń pod tym, jak gotuje rosół. Serio, może pod moim blogiem też tyle będzie, bo też gotuje rosół. Dobra, biorę się za jedzenie, a my widzimy się jutro. Jutro jedziemy do Wrocławia na wizytę zębową do Unident Union. Mam naprawione dwa zęby i będę mieć też wizytę ortodontyczną, chyba podkręcenie aparatu, także do zobaczenia rano. Cześć, dzień dobry, kolejnego dnia. Właśnie podjechaliśmy pod Unident Union i lecę. Jest za 15:11, na 11:00 mam wizytę, więc lecę, już ubieram się. Ostatnim razem jak byłam na początku vlogmasu, czyli na początku grudnia, to jeszcze była dekoracja świąteczna, choinki. Zobaczymy, co tam dzisiaj, czy jeszcze stoją. Bo w sumie choinki jeszcze mogą stać, chyba do lutego. Ja już swoją zebrałam, ale niektórzy jeszcze zostawiają. Pierwszą wizytę jadę na pierwsze piętro, a potem na ortodoncję wracam na dół, na zero. Teleportacja.
wakacje do Dąbrowy, do domu. Nie nagrałam wam za wiele wizyty. Po pierwszą wizytę, którą miałam na piętrze pierwszym czy drugim, miałam typowo leczenie ząbków, miałam ubytki w zębach, więc po prostu byłam znieczulana. I miałam robione plomby w bodajże dwóch miejscach. Później byłam całkowicie, wiecie, znieczulona po jednej i po drugiej stronie, więc nie miałam za bardzo jak do was mówić, bo mówiłam totalnie niewyraźnie. Oprócz tego w przerwie u dentysty montowałam sobie film na Instagram, a teraz, moi drodzy, wróciłam do domu i mam taki problem, że mam założone kolejne nowe wyciągi. Mam założony nowy, dużo mocniejszy, dużo grubszy drut i boli mnie tak, co ja mam usta. Boli mnie po prostu usta od otwierania. Mam zrobiony tutaj taki zajadek od tego, że tak mocno musiałam otwierać ustka. Także po prostu jestem tak... No, mówiąc szczerze, wymęczona na maksa. Słuchajcie, ja się po dzisiejszym dniu czuję, jakbym po prostu nie wiem, co zrobiła dzisiaj, a tak naprawdę poprzerabiałam trochę fot, zmontowałam filmik na Instagram, no i po prostu byłam u dentysty i serio nic innego nie zrobiłam. Jest godzina przed 20, a ja jestem tak zmęczona, jak po całym ciężkim dniu pracy, serio. Także nie wiem, po prostu wykończyłam chyba ta wizyta u dentysty. Także, moi drodzy, wróciłam teraz do domu. Zjem sobie jakąś kolację, tyle ile dam rady, czyli jakiś jogurt. Na szczęście kupiłam sobie jogurty, więc jakimiś rozmiękczonymi płatkami owsianymi powinnam dać radę to zjeść. No i znowu zaczynamy noszenie wyciągów, tym razem nowych, większa ilość wyciągów teraz już w ogóle, więc będzie jeszcze grubiej, będę mówiła trochę niewyraźnie, tak jak teraz. No ale musicie mi to wybaczyć, to dla mojego dobra, dla dobra moich ząbków. Także ja tego vloga już kończę, jest krótszy, ale po prostu myślałam, że ponagrywam wam więcej u dentysty, ponagrywam wam więcej strasy, ale po prostu przez ból, przez taki dyskomfort nie dałam rady. Także żegnam się z wami, ale widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu, w niedzielę. Buziak, pa pa!